bardzo prosimy reprezentację. Mamy panią przewodniczącą osiedla, jest pani Justyna Kowalczyk. Mamy harcerkę. Harcerka jest świeżutka, reprezentuje dziewiątą drużynę harcerską. Powiedz całą nazwę, bo jeszcze się pomylę. Jastrzębiec. Jastrzębiec. I oddajemy wam głos. Tam moja ojczysta, ukochana ziemia, gdzie łany zboża złotym kłosem stoją, gdzie strzechą kryta rodzinna zagroda i serce matki najtkliwszą ostoją. Tam ma ojczyzna, gdzie ścieżka zielona, jak dywan się ściele wśród szumiących głosów, pachnących świeżym staropolskim chlebem, którego smaku zapomnieć nie sposób. Tam ma ojczyzna, gdzie drogę do wioski wskazuje Chrystus z wysokości krzyża, abyś nie zbłądził, gdy wracasz w ciemności do domu matki czekającej syna. Tam ma ojczyzna, gdzie przodków mogiły okrywa pamięć historii i chwały, gdzie święte słowa Bóg, honor, ojczyzna stokrotnie więcej od innych słów znaczą. Tam zostawiłam me dziecięce serce, gdzie pieśń pszeniczna z nadpól się unosi, gdzie spracowane ojca matki ręce i srebrem lśniące, siwiejące włosy. Tam ma ojczyzna. Bardzo serdecznie i gorąco dziękujemy delegacji z Bychawy. Wielkie brawa, drodzy Państwo. Mieszkańcy wykonali wieniec tradycyjny i będą oczywiście startować do konkursu wieńców dożynkowych. Ja Państwa zachęcam do tego, żeby obserwować bardzo wnikliwie wszystkie wieńce, dlatego że dla Państwa jest wspaniały konkurs. Jest to konkurs na wieniec publiczności. Będą Państwo wybierać swoim zdaniem najpiękniejszy wieniec, wrzucać kupon do urny i będą mogli Państwo wygrać nagrodę. Jest główna nagroda, to jest 500 zł w kuponie takim do realizacji w sklepie, ale oprócz tego będą jakieś nagrody pocieszenia. Natomiast wieniec, który uzyska tytuł wieńca publiczności, otrzymuje dodatkową taką nagrodę ekstra od sponsora, 400 zł. Oczywiście to jest tak poza tą pulą wszystkich nagród, które fundował pan burmistrz. A w tym roku pula jest chyba największa w historii. Nie będę jeszcze zdradzała jaka. I bardzo proszę, następni nasi organizatorzy, bo tak można nazwać dziewczyny ze Bychawskiego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych, już tu są, chodźcie, zróbcie trochę szumu na tej scenie. Widzę, że Słowianki też się podłączyły. Te dziewczyny to są normalnie takie wyjadaczki sceniczne, nam się tu robią. Dopiero co Słowianki, a przyznali się, stowarzyszenie mówi, że Słowianki są nasze, czyli ich. Nasze bychawskie. I ja już oddaję głos. Może pani prezes coś powie o tym pięknym wieńcu. Pani prezes Ewa Rębecka. Witam wszystkich serdecznie. Wieniec rzeczywiście jest piękny, nowoczesny, nawiązujący stylistyką do kobiet. Są dwie kobiety, dwie postacie kobiet. Jedna starsza, druga młodsza. Jedna niesie chleb, druga bukiet kwiatów. Wykonały ten wieniec nasze członkinie. Pani Joanna Gołąb i Krystyna Wierzbicka. Nie ma ich tutaj z nami na scenie, bo są tam gdzieś. Panie obie są ze Skawinka i jeszcze mają wieniec ze Skawinka swój.
chciałam podziękować, jak tutaj już mam taką możliwość, wszystkim moim kobietom za to, że tak się spięły, że dały radę, że zrobiły to, co zrobiły. Było ciężko, bo jednak to kosztuje dużo pracy, ale efekt jest i myślę, że wszystkim podoba się. Chcemy właśnie tak, żeby teraz to był taki początek na jakąś taką nową naszą drogę na ludowo, a dziewczyny to chcą, a te młode to jest nasz narybek. A powiem, że moje odkrycie, prawda? Przyznają rację. Także proszę, oddaję wam głos, bo wy pięknie śpiewacie, ja nie będę już więcej mówiła. Dziękuję bardzo. Ja tylko powiem, że ten winic jest tak słodki, jest tak milutki, tak śliczny, że ma jeszcze jedną zaletę, że gdyby wygrał i do Radawca pojechał, to można by go spakować do samochodu każdego, nawet najmniejszego. Nie byłoby problemu z transportem. To dla nas, jako dla tych, którzy przygotowują wyjazd, to też jest ważne czasem. Także życzymy wam powodzenia w konkursie. Boże nieskończony, Boże nieskończony, dzięki ci składamy za ten dar zaplony, dzięki ci składamy za ten dar zaplony. Przynieśliśmy plony wszyscy wspólnie razem, wszyscy wspólnie razem, dzięki ci składamy przed twoim ołtarzem, dzięki ci składamy przed twoim ołtarzem. Dziękujemy wam bardzo gorąco wszystkim dziewczynom. Wielkie brawa, proszę państwa, za taki śliczny wyjeździec. Po pierwsze, a za drugie macie też za wygląd. Także macie tu fory wielkie na tej scenie dzisiaj. A ja zapraszam na scenę kolejne dziewczyny. Klub Seniora z Bychawy, bardzo proszę. Również organizatorzy naszych dożynek gminnych, bo wiadomo, panie w większości są z Bychawy, bychawianki. Są też i oczywiście spoza gminy, ale większość jest chyba z miasta. Bardzo proszę. Panie podeszły do sprawy tutaj rozwojowo. Jest bocian. Myślę, że to jest nawiązanie do 500+, tak panie mówią. Przychodzą z przesłaniem do naszych mieszkańców, żeby liczba mieszkańców miasta i gminy nie zmniejszała się, a niestety od kilkunastu lat mamy tendencję spadkową. Nam mieszkańcy nie rozmnażają się w sposób odpowiedni i wyjeżdżają jeszcze gdzieś tam pewnie na jakieś tam wyspy, może już teraz nie. I ja oddaję głos naszym paniom i panom z zespołu śpiewaczego klubu Seniora z Bychawy. Niech się mnie zmieni w duszu pleciami, braciom odpukali kosy, kartami nasi ból oznawiony, szelkami, perłami rosy, kartami nasi ból oznawiony, szelkami, perłami rosy. Dziękujemy klubowi Seniora. Ja tylko państwu przypomnę, wielkie brawa jeszcze raz, że klub Seniora działa troszkę pod skrzydełkami Bychawskiego Centrum Kultury i dzięki temu ma instruktora, pana Marcina Mączkę. Również tutaj brawa dla pana Marcina, który notabene nagłaśnia też naszą imprezę, więc jak widzą państwo, zdolnych ludzi, którzy umieją się podzielić na kilka stron, u nas jest bardzo wielu. I jeszcze zapowiem, że Klub Seniora będzie jeszcze dla państwa koncertował dzisiaj
po zakończeniu korowodu, myślę, że gdzieś koło godziny 17 to nastąpi. Miałam Państwu powiedzieć, że musimy modlić się i trzymać kciuki tak na zmianę za pogodą, a tu czuję, że coś może za chwilę będzie kropić. Niech ten deszcz idzie do jakiejś innej gminy, gdzie nie ma dzisiaj dożynek. Ale o to będzie trudno, bo wszędzie wokół Bychawy, Zakrzewie nie ma. Niech idzie tam na południe, byleby tam szkód nie narobił, ale taki deszczek malutki może się tam przydać. U nas dzisiaj ma być słonecznie i pięknie. I drodzy Państwo, przechodzimy do dalszej części prezentacji wieńców. Zapraszam bardzo serdecznie. Największy wieniec chyba naszych dożynek jest to Bychawka pierwsza. Bardzo proszę delegację o zaprezentowanie wieńca na scenie. Mam nadzieję, że chłopaki dadzą radę, ale szykują się. Tu sołtys pan Stanisław Szewczyk jest już przygotowany i bardzo proszę o pokazanie wszystkim dożynkowym gościom swojego dzieła. Jest to wieniec współczesny, zagroda chłopska, jest chałupa, jest stodoła, są też bociany, jest piękne podwórko. Wieniec wykonały własnoręcznie dziewczęta z sołectwa, z Bychawki pierwszej. Dziewczyny spotykają się regularnie w Centrum Kultury. Proszę. Drodzy Państwo, podziwiajcie naprawdę, bo jest co? Jest przepiękny wieniec. Dziewczyny spędziły tak wiele godzin, że nie miały czasu już, i tu pan sołtys mi przekazał tę informację, nie miały czasu już przygotować jakiejś części artystycznej, bo to były naprawdę dziesiątki godzin, setki godzin pracy ciężkiej. Także wielkie brawo. Dziękujemy. Mam nadzieję, że proszę Bychawkę drugą kolonię o prezentację wieńca. Tutaj z przodu postawcie panie. Za chwilę oddam głos pani sołtys z Bychawki drugiej kolonii, pani Reginie Flis, ale niech może jeszcze, drodzy Państwo, ja oddaję głos pani sołtys. Muszę tylko powiedzieć, że Bychawka ostatnimi czasy zrobiła się bardzo, bardzo aktywna. Mówię tutaj o kolonii tej drugiej, zwanej Abramowem dawniej, Bajdlówką, też niektórzy ją nazywali dawno, dawno temu. Pewnie Państwo pamiętają, w Bychawce niedawno otworzone zostało takie wspaniałe miejsce odpoczynku. Może pani sołtys nam coś jeszcze o tym opowie, o swojej miejscowości i swoich wspaniałych, aktywnych mieszkańcach. Dzień dobry wszystkim. Chciałam pozdrowić serdecznie wszystkich rolników i wszystkich, którzy przyczynili się do naszych plonów w jakikolwiek sposób. Serdecznie pozdrawiam mieszkańców swojego sołectwa. Dziękuję wszystkim, którzy dzielnie współpracują z nami. Zapraszamy wszystkich na ścieżkę rowerową. Nasi mieszkańcy są bardzo gościnni. Zapraszają do naszego zacisza pod warunkiem, że zostawiamy po sobie ładny porządek. Jesteśmy bardzo gościnni, więc prosimy wszystkich, którzy mogą korzystać z naszego zacisza. Mamy też wspaniałych ryb, mamy też wspaniałych mieszkańców i wspaniały wieniec dożynkowy. Serdecznie dziękuję wszystkim za głosy oddane na nas wieniec. Dziękuję. Bardzo dziękujemy Bychawce drugiej kolonii. Oczywiście uwzględnią Państwo tutaj apel pani sołtys przy oddawaniu głosu. Ja jeszcze tylko powiem jedno zdanie o gminnym konkursie wieńców dożynkowych. Komisja jest bardzo obiektywna. Także odkąd przyjęliśmy ten system, to naprawdę nie ma już żadnego problemu. Nikt nie jest posądzany o to, że był stronniczy albo coś tam się działo. Po prostu każde sołectwo, każde, które ma swój wieniec, deleguje jednego reprezentanta do komisji, który ma prawo głosu na wszystkie wieńce oprócz swojego. I tym sposobem konkurs odbywa się bez problemu. Głosują oczywiście członkowie komisji w dwóch kategoriach, na wieńce współczesne i wieńce tradycyjne. W tym roku wyjątkowo mamy więcej wieńców tradycyjnych niż współczesnych. I bardzo proszę, na scenę zapraszam Bychawkę trzecią. Jest
pani sołtys, pani Teresa Dziadosz, której za chwilę oddam głos. Jest wspaniały wieniec. Pani sołtys, czy to wieniec został wykonany tak jak zwykle przez rodzinę Sobocków? Czy ktoś tu jeszcze? Tak, tak, oczywiście, tak. Wspierała rodzinę. Chciałam powiedzieć, że nasz wieniec z Bychawki III nawiązuje do 150. rocznicy Chrztu Polski. Właśnie to Mieszko I połączył w jedno państwo, przyjmując chrzest, przeszedł z pogaństwa na chrześcijaństwo. Kazał pięknie budować wzniosłe kościoły, kaplice, a przed wejściem stały osłonięte misy wapienne jako chrzcielnice. Dziś jest szczęśliwa cała polska ziemia i biały orzeł się w górze raduje, że lud jest wolny, pogaństwa już nie ma, a chrześcijaństwo wśród ludzi króluje. Ale nie zawsze tak było. Często w rozterkach była ojczyzna, bo wokół się wojen wiele toczyło, dlatego dzisiaj jest cała blizna. Więc w swoje ręce Mieszko wziął w sprawę i z tym problemem mężnie się zmierzył. Pojął za żonę piękno dobrawe i w ręce Boga los kraju powierzył. Dziękujemy bardzo i dziękujemy za oddanie głosów na nasz wieniec. Dziękujemy. Dziękujemy gorąco. Zobaczcie Państwo, jacy piękni ten Mieszko i ta Dobrawa są śliczni, tacy słowiańscy bardzo, te korony. No, wspaniały pomysł, naprawdę tutaj naprawdę 100% zaangażowania miejscowości i naprawdę to samo. Sam pomysł nawiązania do Chrztu Polski był naprawdę jest wart uznania. Dziękujemy gorąco Bychawkom, wszystkim trzem Bychawkom, które przyjechały na dożynki gminne z wieńcami. I przechodzimy dalej. Bardzo proszę na scenę delegację z Gałęzowa Kolonii Pierwszej. Było dawniej, ale od tych kilkunastu lat, kiedy jestem tutaj z tymi dożynkami w Bychawie związana, to jeszcze nigdy nie było na dożynkach gminnych delegacji z Gałęzowa Kolonii Pierwszej. Zawsze była dwójka, a jedynki jeszcze nigdy nie widziałam. I tu pani sołtys, pani Uli Daśko, udało się zorganizować mieszkanki i mieszkańców i naprawdę po raz pierwszy, chyba od lat, Gałęzów Kolonia Pierwsza, czyli jedynka, no nam się zaprezentowała na dożynkach. Także no, drodzy Państwo, to muszą być brawa. Brawa dla jedynki, naprawdę. Dla pani sołtys, która jest takim lokalnym liderem. Ale już nie gadam, już oddaję głos. Witamy Państwa serdecznie. Nasz wieniec jest tradycyjny. W naszym wykonaniu mieszkańców sołectwa Kolonii Gałęzów 1 powstał dzwon. Sygnał dzwonu kiedyś sygnalizował bardzo ważne wydarzenia. Dlatego w tym roku postanowiliśmy w ten sposób uczcić święto plonów 2016. Dziękuję. Dziękujemy, drodzy Państwo, kolejny wieniec z przesłaniem. Dziękujemy. I kolejna delegacja, która muszę powiedzieć, że jest takim pięknym przykładem kooperacji między miejscowościami, takiej dobrej współpracy. Otóż od lat już mieszkańcy Olszowca i Kolonii Olszowiec występują na scenie razem. Jak to bywa, to dobrze sąsiedzi, jedni obok drugich, wspólnie przygotowują wieniec i wspólnie prezentują się na scenie. Już tu widzę, idzie i pani sołtys, pani Maria Kostruba z Kolonii Olszowiec i jest pan sołtys z Olszowca. Bardzo proszę, są też mieszkańcy, dzieci, pięknie ubrane. Jest i wieniec, bardzo proszę o prezentację. Piękny wieniec tradycyjny, wykonany przez mieszkanki, zapewne Olszowca. I oddaję głos panu sołtysowi. Szanowny gospodarzu, szanowna pani starościna, szanowny pan starosta, szanowni goście. Sołectwo Olszowiec nie należy do dużych sołectw. Niemniej jednak ich mieszkańcy zawsze mają
ciepłe, prawie powiedział, gorące serca, aby uczcić to święto rolnika. Dziękujemy opatrzności Bożej za plony. Choć pogoda była taka przemienna, prawie jak dziś, prosimy bardzo pana burmistrza, pana starostę, aby pamiętał o naszej miejscowości i o naszych drogach, które niestety psują się bardzo. Nie chciałbym tu zakłócać, przedłużać powiedzenia, ale chciałbym zaprezentować naszą mieszkankę. Mieszkankę Olszowca, pannę Julię Gąbkę. Proszę bardzo. Pochwalony, pochwalony, dobry Ojciec, Bóg, nasz Pan. Zebraliśmy z pola plony, opustoszał ziemi ław. Dziękujemy Ci, o Boże, za coroczny ten Twój cud, żeś rozmnożył w polu zboże, by nakarmić nas, swój lud. Za ten dar z Twej ręki, za ten świeży chleba kęs. Boże, Ojcze, dzięki, dzięki, łza wdzięczności spada z rzęs. Niskie składamy pokłony, dziękczynienie niosąc. Cześć, pochwalony, pochwalony, daj nam głos do stóp Twych wznieść. Oj, panna Julia to chyba kiedyś będzie jakąś konferansjerką, tak sobie tu świetnie radzi na scenie. Powiedz, z której klasy jesteś? Do piątej. Do piątej klasy, zapewne do szkoły podstawowej. Bycha, tak? Wszystko się zgadza, jest mama, potwierdza, także dziękujemy wam gorąco. Bardzo prosimy o oddawanie głosów, to tak jak w programie tym telewizyjnym teraz mówię, oddajemy głos oczywiście na Olszowiec i Olszowiec Kolonie, razem łącznie. Ja myślę, że tutaj jak dwie miejscowości się dogadają, no to pewnie wygrają. To też jest jakiś taki sposób na to, żeby tych głosów mieć więcej. Ale to nie tylko oni o tym pomyśleli, bo Zaraszów chyba też. Drodzy Państwo, i na scenę kolejna delegacja. Blisko Bychawy, Podzamcze są z nami. Bardzo proszę, dziewczyny z Podzamcza są specjalistkami w biciu wieńców tradycyjnych. Tak widzę, i tym razem podeszły do tematu. Piękny krzyż, piękne dziewczyny w spódnicach. Będą śpiewać zapewne, bo śpiewaczki są też doskonałe. Sprawdzone. Tutaj pan oferuje pomoc, może coś przygrać. Repertuar jest nieograniczony. Pan tutaj kapelmistrz sobie poradzi zapewne, więc oddaję głos. Chcę zaprezentować, to jest krzyż, żeby dbać o przydrożne kapliczki, bo nieraz się przejeżdża, są bardzo niektóre zaniedbane. Dziękujemy i prosimy o oddawanie głosu na nasz wieniec. Kolejny wieniec z przesłaniem. Pamiętajmy o przydrożnych kapliczkach i krzyżach. Ożywione tempo, dziś nasi rolnicy, dziś nasi rolnicy obchodzą swe święto. Zbiera się można napić, jest smaczny obiadek. Bardzo gorąco dziękujemy dziewczynom z Podzamcza, dziękujemy również panu. Oczywiście Podzamcze prosi o głosy na swój wieniec. Weźcie to państwo pod uwagę. Jeżeli ktoś nie jest związany z jakąś miejscowością, która ma wieniec, zawsze może oddać głos na przykład na Podzamcze. Państwo, i zapraszamy bardzo gorąco z Kawinek. Mamy panią Sołty z panią Gołąb, panią Joannę Gołąb i dziewczyny tutaj do towarzystwa wchodzą, żeby pani Sołtys nie było smutno, bo reprezentuje jednoosobowo całe swoje sołectwo. Dziewczyny jej pomogą z kobiet aktywnych, są aktywne na każdym polu i oddaję głos pani Sołtys.
Dzień dobry Państwu. Nasz wieniec jest współczesny. No robiłyśmy tylko we dwie, co prawda, ale materiału troszeczkę nam koleżanki pomogły z Kobiet Aktywnych. Pomagają właśnie Słowianki, które nam tu towarzyszą, współpracują zarówno ze Skawinkiem, jak i z Kobietami Aktywnymi, Lechowskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych. I razem ta współpraca jest dobra. No i proszę o głosy na nasz wieniec. Dziękujemy Bogu za w miarę zebrane plony, że nie było żadnych kataklizmów, że wszyscy rolnicy zdołali zebrać plony. Co prawda była ta pogoda taka niepewna troszeczkę, ale mimo wszystko to, co widzimy w telewizji, są kataklizmy i mogło być naprawdę dużo gorzej. I podziękujemy było Bogu za te zbiory, za ten chleb, który zdołaliśmy wszyscy zebrać. I życzę wszystkim, żeby nikomu nie zabrakło chleba z tego zboża. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Skawinkowi i dziewczętom, Słowiankom naszym. I bardzo proszę na scenę delegację z Urszulina. Głos już mieszkańce sołectwa Urszulin, pani Halinie Winiarczek. Pełne wozy gospodarze, ziemia dała, plony w darze. Wieniec w ręce gospodarzy, niechże wam się wszystko darzy. W małej, w dużej gospodarce, w całej naszej pięknej Polsce. Wieńcu, wieńcu, żegnamy cię i w godne ręce oddamy. Gdy cały rok przeżyjemy, nowy wieniec przyniesiemy. Niesiemy ten wieniec z pszenicy i żyta, aby każdy Polak miał chleba do syta. Dziękuję. Delegacja prezentuje się razem z panem Sołtysem, panem Ziarkowskim. Muszę powiedzieć, że przez kilka lat Urszulin zawsze przyłączał się do Zaraszowa, ale w tym roku widzę, że jakiś jest taki rozkwit aktywności wśród mieszkańców. Postanowili, że sami sobie zrobią swój wieniec i proszę bardzo, są tutaj z nami. Wieniec prezentuje się pięknie, okazale. Widzę, że są te takie zapomniane bąbelki. Nie wiem, jak się ten kwiatek nazywa i ta roślina, ale ja kiedyś na to mówiłam bąbelki, chyba do tej pory się tak mówi. Taki troszkę odkurzona dekoracja, no wspaniale się wygląda, więc bardzo prosimy o głosy na wieniec z Urszulina. I dziękujemy wam gorąco. Wielkie brawa!